Wprowadza się sam sukienia. Za mną jest wyjątkowy zespół poetów. Każda z tych osób przeczyta Państwu jeden wiersz Juliana Przybosia, jeden swój. Tu też chciałabym szczególnie zwrócić uwagę Państwa. Właśnie Waszego gościa honorowego, spotkania Panią Kutę Przyboś. Dobry wieczór Państwu. Chcę przede wszystkim podziękować Państwu za tak liczne przybycie. No jestem wzruszona i zachwycona poprzednim występem muzyków. Ja myślę, tak jak Państwo, też jest zachwycona. I chciałam podziękować wszystkim organizatorom, ludziom, którzy... Nie będę wymieniać po imieniu nazwisku, bo byłoby zbyt wiele osób, ale naprawdę jestem niesłychanie wdzięczna i no, wiadomo. Teraz tak, przechodzimy do wierszy, żeby Państwa mi to długo nie męczyć. Ja niestety mam dosyć dwa długie wiersze, ale wybrałam je dlatego, że łączą się troszkę z tym filmem i też łączą no, taki jakby kawałek życiorysu, że tak już Przybosz to. Pierwszy wiersz Taty to jest Katedra jest biała i powstał właśnie po tym pobycie, który był pokazany tutaj w Paryżu. Chodzę ja, moja siostra, moja mama i Julian Przybosz. I to po raz pierwszy ten zobaczył Katedrę Białą. A ja potem byłam, no powiem się potem parę razy, ale ileś tam lat później, no w 2004 roku, no coś tam popełniłam, no ale popełniłam, więc muszę to przeczytać. Katedra jest biała. Chcę zanurzyć się w mowie, w moim zdrowiu lepszym, w jej tętno ze serc wielu bijące, wsłuchane. I widzę się na moście powietrznym w podróży, jakbym przelewał z Wisły do Sekwany, z Sekwany do Wisły, najpłynniej wymówione dwa języki wierszem. Ucichłe w echu, lointain, zwrotki poematu. Ja zaczynam go, zmieniam. Do tego miejsca ciemniejszego ze słychu, a tak nad wyraz jasnego z widzenia, jakby na nim rosło szare z nazwy po cichu, a różowe z kwiatów to imię polny róży, szeprzyna, doke dasze weszy. Isi, w srebrnym powietrzu Francji, drżąc, ośniewająca, odsłonięta do pierwszej białości kamienia, we wszystkich naraz, w jakich widziałem ją w słońcach, uniosiona przez wieże, leci biała z nalotem złota. Nadrzeczywista, jak gdybym ją wyśnił. Co ja tu robię, tak późną swą wiosną? Ostrzę na tych kamieniach przytępione zmysły? I to jest cała w iskrach ta moja robota. Nienazwaną zaczynać wyniosłość, zamilczaną ustami, wyznaną oczyma. Z ozdobnej nad grządkami tulipanów wiśni, spod pinaki i sterczyn lecą płatki rumiane tej i wszystkich wiosen, na oczy wypatrzone, na uszy przygłuche. Piękno, które wyrabiam tu, dalej przeniosę w słowo ponad dźwiękowym, widia z nasłuchem. Piękno przelotnie leczy. Paryż, maj 1969. No to był kawał pięknej poezji świetnej. No a teraz ja coś tam napisałam. Tytuł jest ND AD 2004. Pędzą pokolenia dookoła rzeczy, zapobiegliwie bezmyślne. Ona stoi pośrodku jak Wenus bez ręka. Wiesz, nie wznosi. Zagubili, krążąc ulicami, krążąc uczepieni i iglic bagietek, w które chleb przemienili. Odrapana z kolorów, rozprysły się po sklepowych witrynach, oblekła czerń żałoby. Nie dali jej spokoju, odarli do białych kości. Urodzony na początku zeszłego wieku, pokazał mi ją, gdy miałam lat 12. Zawarliśmy komunię tęczami witraży, więc
własnym ciałem czuję jego zmaganie o kamień cudzej myśli, tak ciążył na sercu urodzonemu na samym początku zeszłego wieku. Dawno powieki już zamknął, w powidokach widzi barwy rozet odwrotnie. Dziś idę na mszę wieczorną, wstępuję na wyspę, zatapiam się w zmalałym wieżowcami wnętrzu, widzę. Przewrócona arka tonie dnem do góry, czarne luki rozet zanurzone w ocean niewiary. Nawet ona niedowierzaniem odchylona od niego. Wtem woda przemieniona, zapamiętane zmywają się kolory, kolory witraży w podniesienia bieli. Czarny ksiądz rozdawał ją do ust różowych i runęły organy ogromem, odwracając przestwór. Nie obciąża krzyża, lecz w górę go wznosi. Równamy serca w samym sercu naszej Pani. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Ja zacznę od wiersza Juliana Przybosia, który pochodzi z tomu Wiersze i obrazki, wydanego w Warszawie w Czytelniku w 1970 roku. Jestem szczęśliwą posiadaczką tego tomu, prawdopodobnie pierwszego wydania. I jest on na tyle ciekawy, że oprócz wierszy autora znajdują się w nim ilustracje jego córki, Uty. I wiersz wybrałam dlatego, że jest nie tylko dlatego, że jest krótki, ale dlatego, że jest piękny. Ręce dziecka. Ileż to razy porównywano różowe rączki niemowlęcia do pąków, do kwiatuszków, do gwiazdeczek. Popatrzcie. W niecelowym ruchu chwieją się, chwytając niezmierzone nic, jak głębinowe ukwiały, opadłe na dno powietrznego oceanu. I teraz mój wiersz bez tytułu. Płatek kosmetyczny znaleziony w ogrodzie przypomina zeszłoroczny śnieg. Miseczki z wodą zostawiane ptakom w upał. Lampiony rozwieszane na gałęziach. Tutaj będzie zabawa, noc w noc, na dechach. Do naszego namiotu wchodzi się od razu do środka, w sam środek czasu. Pachnie brezent i trawa. Nad nami szumi wyobrażony las. O tej porze zwykle zaczyna się testowanie silników w fabryce. O tej porze zwykle zaczyna się. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy może czytając wstanę. Zanim przeczytam wiersz Juliana Przybosia według scenariusza, chcę powiedzieć, że zarówno ja, jak i Jacek czytamy taki bardzo mały fragment z książki, tej właśnie, którą możemy dzisiaj kupić, Świat się wiecznie zaczyna, antologia Juliana Przybosia. Dla wszystkich zainteresowanych, nie tylko literaturoznawców, można naprawdę kupić za 30 zł w cenie druku dzisiaj tą książkę. Jest to rarytas, niedawno wydany po latach. Eseje na temat wierszy Juliana Przybosia wybranych napisali poeci z całej Polski. Trochę zaspoilerowałam, bo na Facebooku puściłam ten fragment, ale go powtórzę. Nie tylko w prozie kusi dosłowny wątek biograficzny. Na szczęście istnieje bogate album Przybosia zachowane w książkach, jak choćby w dwóch tomach pism zebranych. Tam przykuwa uwagę jedna z fotografii. Rok 1955. Kazimierz nad Wisłą, Danuta i Julian Przybosiowie. On siedzi, ona stoi, prawą rękę opiera zmysłowo na biodrze. Jej chusta lub szeroki rękaw dodają postaci teatralności. Ciemne, rozpuszczone włosy sięgają obojczyków. Mała, egzotyczna konduktorka przewieszona przez ramię. Duma, uroda twarzy i figury przywodzą na myśl Carmen z opery Bizeta. Patrząc na fotografię, przypominam sobie, że erotyki Przybosia są zmysłowe, tęskne i subtelne niedosłownością.
I teraz ten wiersz, właściwie to nie wiem, czy on jest cały, ale przeczytam w całości. Niedługi. Ścieżka. Ścieżkę, tyle razy odnoszoną z dwóch polan nawzajem, znów mi dłonią na rozstanie podajesz. Odchodzisz. Zakręt zachylił się brzus dwuszeregiem. Dnia ubywa jak sukni do kolan. Jeszcze widać śmigające łydki. Po chwili zakuł w pół owinął cię brzegiem. Ode mnie dokąd się udasz? Pod pochyłym uporem pagóra. Oglądasz się, szukasz drogi, którą stojąc w wieczorze po uda, twoje nogi nieotwarte zgubiły. No i... O, dziękuję, Kasiu. Mój wiersz. Tak trochę wybrałam taki a propos. Uta, ojciec. Ja mam swój wiersz Rozmyślania o ojcu. Pastisz dla Zbigniewa Herberta. Jego twarz surowa, w oparach tytoniu nad skoszonymi łanami dzieciństwa. Nocą umierał z ojcem solidarnie, ale bez uścisku dłoni. Uciekinier z seminarium duchownego winnie przebaczał. Grodził co swoje solidnie i ślepo. Pozwalał cudzym ścieżkom wić się bezrozumnie. Światło musi padać zawsze z prawej strony. Zapalał wszystkie lampki nocne, abym czytając nie zepsuła oczu. Nie rozprawiał wiele o ciemności, na wszelki wypadek. Nie myślałam, że przyjdzie mi sądzić go na pół żywego. Stało się inaczej. Jego tron nieśli pielęgniarze, gdy zabrakło noszy, a cenne księgozbiory obcy sprzedają z trudem na WWW Allegro. Umierał i rodził się kilka razy. Chudszy, coraz bardziej kruchy. Chował głowę w kapelusz, swoją czapkę niewitkę. Zwijał palce u rąk, żeby nie prosiły. W rogu ogrodu leży jego cień, jak pies martwy, płytko pod nasturcją. On we mnie wstaje rano, zaciskamy ręce, wybuchamy płaczem, gdy mówią, jak wiele trzeba, żeby się uwolnić. Dziękuję. Dobry wieczór. Ja pozwolę sobie przeczytać też fragment krótki takiego szkicu, który właśnie znajduje się w tej ciekawej książce o Julianie Przybosiu. Też Państwa zachęcam. Jest to taka bardzo ciekawa kompilacja tekstów wielu poetów polskich w formie bardziej takiej ścisłej, eseistycznej, ale w formie też często sylwicznej, takiej luźniejszej. Myślę, że summa summarum ta książka w bardzo ciekawy sposób pokazuje taką współczesną recepcję teraz Przybosia i kim on jest dla nas, współczesnych poetów. Nazwałem sobie tę lirykę na potrzeby osobistej celebracji ontologiczną medytacją. Przybos jak w wierszu Próba bezpretensjonalnie mierzy się z czystym trwaniem, bytem jakąś jednią wpisaną w domenę istnienia. Bezpretensjonalnie dlatego, że doskonale zdaje sobie sprawę z przegranej pozycji, z której startuje. Owa próba w tym wierszu, ale przecież tak naprawdę w większości tych wierszy, to zamach na poznanie immanentnej tajemnicy świata, dokonany poprzez język. Przyboś jest kreatorem nowych związków frazeologicznych. Czyni to naturalnie na potrzebę wiersza, odblokowania własnego głosu, wyrwania go z zaistniałych konstrukcji. Jest więc rewelatorem języka polskiego par excellence. Czytam te wiersze po latach z łakomym natężeniem zmysłów. Przymykam oczy. Czerwone ognie wibrują w ciemności. Te ognie są świadectwem życia tej poezji, jej dobrej nieśmiertelności we mnie i poza mną. Teraz wiersz Juliana Przybosia pod tytułem
noc powrotna. Tamtej nocy powrotnej, dzisiejszej i tej przyszłej, kiedy słowik zacznie łkać najpiękniej i gwizdać najładniej na łkanie, stań na miejscu jabłoni i otwórz jej pień głuchy na niebo, jej gałęzie na nieboskłon, niech rozpęknie według śpiewu kwitnie. To on, oto wyżej od jej woni, o blask mocniej i dobitniej, o włos rzewniej, o twój włos złoty, a już srebrny w pierwszej gwieździe. Słuchaj jak łka i światła od ciemności niedziel, słuchaj jak raduje się łkaniem. Ta noc, która i jakie wzruszenie, wiem, jabłoń nim pachnie ta sama inna. Jak nazwać to, w imię czego zaklina z rozsadzającą go siłą? Nic się jeszcze nie stało, nic się nie spełniło. Świat nie jest, świat się wiecznie zaczyna. I teraz taki jeszcze króciutki wierszek mój. I trochę nam się też kazimierski motyw tutaj powtórzy. Dom w Kazimierzu Dolnym. Brama jest zawsze zamknięta, lecz kiedy wracasz późno, ktoś bezszelestnie ją otwiera. Stół na werandzie, nocą chrapie na nim zarośnięty bies, rano ugina się pod ciężarem potraw. Ten dom, ten most jest zwodzony, kiedy wchodzę, podnosi skrzydła ku niebu. Nie zawodzi mnie nigdy, zwodzi jasnym zwidzeniem. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Przeczytam wybrany przez siebie wiersz Juliana Przybosia pod tytułem Bez słów. Żyć w rozłące ziemi od nieba, z wysokością nad głową, z opuszczeniem u rąk. Tylko oddal w słońcu przewiewa, chmura za chmurą, obłokowo. Grunt pod stopą nie ruszy krą, tylko krew moja wzbiera. Dotknąć palcem grudy, zostawić kłos niewytrysły, ślad. To zasiew na zmartwienie. Tylko rana w ciele dojrzewa, nuta niewierna. Układać świat do słów, stukać w dzień biały, głuchy klawisz. Zaledwie żyć dośmiertnie. To Przyboś, a swój wiersz pod tytułem Rewolucja napisałem w 2009 roku, kiedy zacząłem uczyć religii w pierwszym liceum w Rzeszowie. Wiadomo, absolwentem tej szkoły jest nasz poeta Julian Przyboś. Rewolucja. Na Fircowskiego palą papierosy prymusi z pobliskiego liceum. Zaciągają się po horyzont nadziei na kres obrzędów minionego tysiąclecia. Płoną stosy zdań, notatek, wierszy. Jedynie prymus Przyboś zamówił na ziemi stos dla siebie u słońca. Rewolucja bez ognia jest niepełna. Przecież nie podpalą kościoła albo biblioteki. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Okres wojny Julian Przyboś spędził w Gwoźnicy, gdzie uprawniał rolę i poezję, a zaraz po jej zakończeniu pojawił się w Rzeszowie, po czym udał się do Lublina, gdzie zgromadzone w tym okresie wiersze wydał właśnie
w tym tomie, z którego przeczytam dla Państwa wiersz Znowu na rodzinnych polach. Znowu na rodzinnych polach, zagonami zamiast ulic, gdy wysokość ponad głową, niepodparta wieżą wzlata, a powietrze niżej ległe, natarczywe kwiaty płoszą. Stara brzozo, w dzieciństwo mnie, w gałęziach twych skryte otul i w korzeniach czas złożony rozszum. Natarczywie co chwila wyrywam się ze sobą i jak pytaniem do świata byłem tyle, ile biegłem, żeby brzozem biegiem do niej wysmuklić, żeby na jej czubie odrósł czub z odlotu spłoszonej okrzykiem żołny. Żeby od błysku pięt każdy pęk się rozchylał. Drogę do pól mam na dłoni wypisaną długą blizną. Dając słowa honorowe, trudziłem się przez te lata lotniejszą nadręczną pracą. Dziś, gdy świt, znowu biorę pióro. Ze stalówki sierp wybłysnął. I gdy mówię słowo, wschodzi słońce. I rozłąkę ręki z sierpem, najdawniejszym, co mnie zaciął, leczę na najbliższej łące. Skoro świt, rozpryskliwam się na się z powiek w tysiące mgnień. Źrenicami dopadam rdzenia. Straszył dotyk do krwi. Wskakiwałem białym ciałem w korę. I już wszystko miało zawrzeć i mnie, gdy drzewo uciekło w szczyt i zamknęło się na zawsze w swoje imię. Dzisiaj otwieram je w tysiącach z pierwszych natchnień. Dosłowną ręką zmagam się z oporem. Julian, Księga Wyjścia. Wiersz dedykowany Julianowi Przybosiowi. Na przebycie niewielkich odległości potrzeba niekiedy wielu jesiennych tur. Choć blisko zamazane plamy oddziela tylko kilka dróg kresek wersów. Łańcuchy pagórków bądź parażek leży w gwoźnicy na cmentarnej. Nad grzbietem róża wypisuje czcionkę w miejsce po literach, gdy grabarz zamiata alejkę z okazji wszystkich świętych. Jednak nikt ze wsi nie kosi trzciny, nie myje grobu bez znaku krzyża, którego brak miesza parafinę z chodem parafii. W remizie próbuje pieśni żałobne strażacka dęta, a ja milczę, bo blisko zawsze byłeś mi nieobecny. Choć ponoć, jak twierdziła moja polonistka, siedziałem w rzeszowskim gimnazjum przy tym samym drapanym w blacie starowierszu. To dziś dopiero odczytałem, jak niewielka przestrzeń dzieliła ciebie i moją babcią, która po trzeciej klasie, gdy opuszczała swoją chatę w Dolinie Konkolówki, przechodząc przez parę rzek w okolicach Błażowej, patrzyła na kartkę, na której ty już postawiłeś krzyżyk. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, Artur Sandauer w jednej ze swoich książek tak się wyraził o Julianie Przybosiu, że choć przywykło się zaliczać go do grona poetów katastrofistów, to w istocie Przyboś prawdziwym katastrofistą nie był, ponieważ w katastrofizm wpisane jest pewne poczucie grozy, którego u Przybosia nie ma. Jest za to optymizm. I tę tezę rozwija w swojej monografii poświęconej Przybosiowi profesor Wiesław Szymański i rozwija dwie hipotezy na potwierdzenie takiej postawy. Postawy oczekiwania na katastrofę niemal
niemal z radością. Otóż pierwsza hipoteza jest taka, że właśnie to decyduje optymizm poety. Przyboś powiedział kiedyś, że prawdziwy poeta może uznać za poetę jedynie poetę o klasę wyższego od siebie. Jeśli by to przełożyć na prawa, którymi rządzi się wszechświat, to mamy jakąś siłę i przed tą siłą, to tę siłę może pokonać tylko wyższa siła. Jeżeli ta siła jest destrukcyjna, antyludzka, to jeżeli jest coś wyższego, to implikuje to jakby możliwość przetrwania, możliwość zwycięstwa. Posłuchajmy Przybosia najpierw z tomu Równanie serca z roku 1938. Niedostrzegalnie. Drzewa bez nazw nikły jedno w drugim. Wojna. Może wojna beze mnie rozstrzygnie, rozbijając milczenie na druzgi? Świat się spełni od razu, w błysku. Drże jak w leju armatnim, bezczynnie. Długo stygnie po bojowisko. Kamienie przerywały swe granice, wyzwalając uwięziony w sobie ogień. Wiatr zapalił się od nich i uniósł gwiazdę modrą. Gwiazdy bez nazw zapadały w pustkowia. Przechodząc niedostrzegalnie z widnokręgu w widnokrąg, w ramionach nie potrafię ich zawrzeć. Zaciąwszy usta, tak długo powstrzymuję słowa, aż zamilczy mnie ziemia na zawsze. A drugą hipotezą, dlaczego Przyboś oczekiwał z radością na katastrofę, którą Szymański odrzuca, ale która mnie jako poecie jest bliższa, jest to, że tylko totalna apokalipsa jest najsprawiedliwszym rozwiązaniem ludzkich problemów. Totalna apokalipsa rozwiązuje nasze prywatne apokalipsy. Dość przypomnieć słowa Przybosia z wiersza Świat się oddala, że nie ma przerażenia bez zachwytu. I jego słynną, niemalże kanoniczną już frazę, to wielkie jest, a to ja. No więc to teraz będę ja. Ratunek ojcu. Albo to dziko rosnące drzewo, któremu współczujesz i zazdrościsz naraz, jak kiedy światło zmierzchu odbija się w szprychach wózka. Lub jak ten srebrny brokuł w kształcie chmury, który pewnej nocy wreszcie nas ocali, zmieniając w zdziwiony tlen. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. To ta część się zakończa, ale być może możemy tak jeszcze porozmawiać bardziej prywatnie. Po przerwie, bo tutaj Krystyna pilnuje porządku. Także bardzo dziękuję. Chciałam powiedzieć, że tę książkę, jeżeli Państwo kupili, jest jedyna okazja, żeby troje autorów, którzy są tutaj na sali, bo jeszcze poza Krystyną Jackiem Napiórkowskim jest też Jan Belcik, który napisał też tekst i wybrał wiersze do tej książki. Także dziękuję Państwu bardzo. Przerwa, tak? Czy jest Ilonka? Dusza Rzeszowska? Bo to jest jej wyjście właśnie według scenariusza. Nie ma. No to ja może powiem. Po bardzo krótkiej przerwie, towarzyskiej i nie tylko, zapraszamy Państwa na rozmowę o Przybościu. Światło zapali się już na całą salę przy pełnym świetle, bo są tu literaturoznawcy, są tu poeci, więc jest to miejsce i czas na porozmawianie o poezji pod pretekstem Juliana Przybosia. Serdecznie zapraszamy. Parę minut.